Zbliża się godzina 9. Dzień dobry Państwu. Dziś w piątek rozpoczętego właśnie przedłużonego weekendu związanego ze świętem Wszystkich Świętych 1 listopada. Policyjny wóz widziany przed chwilą to już jest oznaka tego, że rozpoczęła się policyjna akcja Znicz, że ruch się wzmaga, będzie coraz większy, że będą przygotowane specjalne parkingi. Jesteśmy dzisiaj przy ulicy Wrocławskiej dlatego, żeby Państwu pokazać, że autobusy komunikacji MZK będą poruszały się właśnie w kursach takich wzmożonych, że będą ustawione specjalne linie, że już w sobotę od 9.30 do 16.30 co 3 minuty autobusy będą jeździć, co 2 minuty 1 listopada. Są specjalne przygotowane linie autobusowe, tak zwane C, które będą właśnie zmierzały tylko do nekropolii, do cmentarza. A policja przypomina o zmianach organizacji ruchu właśnie na tych newralgicznych skrzyżowaniach. Tutaj okolice tego ronda i dojazdy do parkingów przy centrum handlowym, bowiem przy cmentarzu będą mogły zaparkować tylko samochody uprzywilejowane. Natomiast ten główny ruch, który będzie właśnie kierował się i od strony Opola w stronę wyjazdu do Wrocławia, od Wrocławia, kiedy wszyscy będą przyjeżdżali tutaj do tej głównej nekropolii w Opolu, na pewno tu będzie bardzo, bardzo mocno intensywny. Stąd zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Wrocławskiej z Domańskiego przy 10 Sudeckiej. Przypomnę, będzie tylko lewoskręt, tam będą mogły tylko jechać autobusy MZK i autobusy i samochody uprzywilejowane. My korzystajmy ze wszystkich możliwości, po pierwsze właśnie takich jak autobus MZK, który dowiezie nas na cmentarz, i jeśli jedziemy własnym samochodem, korzystajmy z parkingów, które będą obok. Apel oczywiście do nas wszystkich jest taki, pamiętajmy o tym, że będzie tu na pewno w ciągu najbliższych dni bardzo, bardzo dużo osób, a zatem zadbajmy i o swoje bezpieczeństwo. Policjanci dodatkowo przypominają o tym, zabezpieczmy swoje mieszkania, jeśli wyjeżdżamy nieco dalej.